Nie gramy to, co chciałeś. No nie wolno tak grać, no cholera jasna, tak statycznie gramy. Ja nie wiem, czy już wie, uwierzyliśmy we wszystko, że tak dobrze umiemy grać. No przecież nic nie pracujemy, przecież Mirek, ty jesteś suchusieńki. Nic kompletnie nie chodzi, no mam trzech zawodników takich, że przecież to się nie nadaje do niczego. No panowie, no dobrze, tak nie można. No przecież nie gramy tylko dla ciebie, bo gramy dla ludzi. No przecież przyjeżdżają kibice z nami, no chcą widzieć jakąś grę, nie? No przecież predestynuje nas do tego, żebyśmy coś grali. Jeden nie wiesił tu cholera na środku, coś tak pomyśli o tej piłce, to na czym ta piłka polega, no panowie, no niestety, no trzeba myśleć przy piłce, no. Nie na dzika iść na tą piłę, no. Tyle cholera takiego przeważenia, jakiejś takiej nonszalancji na tym boisku. Ja wiem o tym i usprawiedliwię was, to, że jest wojsko nierówne, że wojsko jest krzywe, że są te nierówności, ale panowie, no przecież wstawię za na inną grę. Robimy zmiany. Krzysiu schodzi Oferhaus i schodzi Marek Adamu. Na miejsce Krzyśka wejdzie Bulda i na miejsce Marka wchodzi Sławek. No. Ale gdzieś się wchodzi. Pokaż się jak grałem. Witam z tym, że tak. Już bardzo cię proszę, że tak. Na razie wszystko nam wychodzi odnośnie tego spalonego. Wychodzi. Ale ja byłem jednym świadkiem na takich meczach, że było sześć wspaniale puszczonych. A wyobraźcie sobie, to jest jeden sędzia, panowie. Jest jeden sędzia. Dobrze, że gonisz. Panowie, a jednego spalonego może puścić, to zubę się bramie. Przy pierwszej bramce winie tutaj niestety Judzia. Ale doszedł bezpiecznie Jarusza. Ale to nie była piłka do niego? To nie była. Ja też Zbyszkowi powiedziałem, jeżeli on by zdecydowanie poszedł, prawdopodobnie by doszedł. Ale ty jesteś stoperem, bez tej nonszalancji, bo zaczynasz mi grać jak co najmniej o trzecioligowie. Trzeba gonić. Staniesz na połowie boiska, nie wiesz, czy dojdzie piłka do szesnastki. A co Zbyszek ma wylatywać na 20 metrów i co z tą piłką ma zrobić? No, on nie może do piłki chwycić do ręki. No, nie może chwycić piłki do ręki. Także absolutnie bez tej nonszalancji. Tylko z tym, żeby my tak ustawili. Mirek! Mirek, proszę? Nie. Niech Paweł idzie na... Nie, panowie, czekaj. Sławuś idzie na prawe skrzydło. Tak. Sławek idzie na prawe skrzydło. Mirek wchodzi do środka, a Paweł wchodzi na... Marek, grałeś na prawej pomocy? Na prawą pomoc wchodzi Paweł. Co ty tak gadasz, Mirek? Nie chcę dobra, nie weźmiesz to. Kto tam jest akurat? To pewnie będzie na pacji. Tych fauli, Józef. Dobrze, sędzia mógł tego... Zaniesiesz tam moją bluzkę. Zaniesiesz tam orysa do sędzia mógł. Zaniesiesz tam wodę. Dobrze, może zadaję. Otwórz. Józek. Józek, widziałeś te faule. No, po co to tak fauluje? No. Że to takie jasne. Tak ci raz go nie straszył, że ja tu nie wyjadę? On jest chyba głupi, kurwa. A to ja wiem, że ty wyjedziesz, ale my wyjedziemy ja bez punktu. Że wyjadę, nie? To nie, Józek, nie patrz na to, co ci kibice mówią, nie bo kibice złośliwi są. Zawodnicy. Którzy są zawodnicy? Piłkarz, że ci to gajdzie. No i Józiu, w ten sposób nie mów, że ze mną, że oni ci się odgrażą. Ale włoski przecież nie będę bał jego, nie? No to dlatego trzeba faulować, nie? Nie, no on nie będzie straszył. No to nie, to kogo to byś nie powiedział, a nie teraz nie na
powinno było. Nie wolno się faulować do 16. Faulujemy jest zawodnika na 16. Nie, już tutaj jest okazja, nie? Juziu, ale poszedł specjalnie. Nie, bo to są kartki, po co? Jak idziemy bez karty, to na razie nic nie robimy. Tak samo Mareczek. Mareczek Sikoraty. Zamiast piłkę, widzieć piłkę, to patrzy na zawodnika. Po co? Patrzmy na piłkę, nie na zawodnika. Coś nas tu uśpiło, na to dzisiaj do przerwy. Przypuszczam, że druga... Oni o to grają. No to jest piłka. Oni poszli na wszystko, nie zależy jej znaleźć. Ja bym nie powiedział. My też nie jesteśmy święte chłopaki. Też. Nie widzę. Nie widzę złośliwości. A no właśnie, bo kibice to widzicie. Ale widzę taką okazję, to naróg na Auda, nie do bramkarza. Ja dość obiektywnie. Tak, no to zrozumiałem. Bo to już było parę razy chyba takie na meczach, na wyjazdach. Panowie, piłka teraz zaczyna padać. Piłka może być śliska. Oni dalej są zadziorni, to są zawodnicy dość tam szybcy. Tylko mówię, że może sędzia nie zauważyć tego spalonego, może pójść i może się stać niedobrze. A jak jest elegancko, to trzymajmy ten bok. Bo nie chcę na razie tutaj zmieniać Józek, no bo będziesz mi zawadzał na środku, bo Krzysiek by spełnił to zadanie, ale liczę na ciebie, że drugą połowę mi zagroź na to. I nie patrz na to, że ci się zawodnicy mówią, że nie wyjedziesz. No wyjedziesz. Bonusujesz więcej niż... Daj go do dworzuki. To Lopez nam mówi, że go będą kopać. Ty się nie boi? Bo się mówi, że się nie boję, nie? To są oni. Trener mówi, że mnie faulował. Tylko nie może trafić. Panowie, to drużyny niewyrobione sportowo jeszcze, także wy nie przeszkadzajcie ani drużynom, ani sędziemu. Wy mocie grać. Patrzeć na piłkę, nie rozkładać ręce, bo Krzysiu tam był na spalonym. Dwa razy sędzia gwizdnął, nie było. Bo nie było, bo no tam ta obrońca była. Ale był gwizdek? Był. No, to mu to daje? Po co? Był? Był. Nie było. Ale przyjdź. Po czterech. Wiesiu, prowadź tą drużynę. Atakuj mało. Proszę? Atakuj mało. No wiem o tym. Zdarzał, że będziesz ma. Dlatego jest taka gra, że oni kopią. Proszę? Nie patrzą, wie pan, proszę, tylko jadą. Boisko jest krótkie, wiesz? I jest zawodnik przy zawodniku. Dlatego nie ma tej swobody, nie ma tego miejsca na boisku. No i dlaczego? Spróbować z daleka bić, może na dobitkę. No, a kto panu teraz uderzył z tego daleka? No cię. Józek kopytą, Andrzej. No wiem. Drugie bramki. No to kopytą. Wiesiu tam miał te... Nie musisz wyciskać za tym. Mirek tam miał... Kopy, bo wycie to. Czemu oni swoich nie dali? Nie ma tu. Nie,
Dać go, Misiu. Bardzo dobrze. Andrzej, wyjście z tej 16, stoicie, kurde. Nie będzie, do widzenia. A co mnie to uchodzi? Ale chyba już jest, chyba coś. Zobacz, że to do domu.